Jest z nami Maksymilian Sitek, autor jedynej bramki dla Podbeskidzia w dzisiejszym meczu i jednocześnie swojej debiutanckiej bramki w Ekstraklasie. Max, jakie to uczucie zdobyć pierwszą bramkę w najwyższej lidze w Polsce? Szczerze mówiąc, fajne. Wracam po kontuzji. Trenowałem niespełna tydzień, a udało mi się strzelić. Ale tak czułem podświadomie, że mi spadnie, więc ruszyłem i no, dobiłem z najbliższej odległości. Szkoda, że się nie udało strzelić więcej, bo miałem do tego sytuację. No właśnie, czasami tak czuć, że piłka cię szuka. Fajnie, że mieliście takie myśli. Pewnie chcieliście jako drużyna też pójść za ciosem i wygrać ten mecz. Jak myślisz, co sprawiło, że nie udało się odnieść dzisiaj triumfu? Po pierwszej bramce na pewno naszej zaatakowaliśmy. No i wydaje mi się, że zabrakło zwłaszcza szczęścia, bo naprawdę mieliśmy dobre sytuacje. Ja czy Bila mogliśmy to lepiej wykończyć, ale no tak jak mówię, zabrakło szczęścia. Jakieś specjalne dedykacje po tej twojej pierwszej bramce ekstraklasowej? Chciałbyś ją komuś szczególnie zadedykować? Na pewno całej rodzince, bo oglądała przed telewizorem i się z tego cieszyli. Całej rodzinie. Okej, przed telewizorem oglądali też mecz kibice Podbeskidzia, których dzisiaj nie mogło być na stadionie. Podejrzewam, że dużo trudniej gra się bez publiczności, bez dopingu kibiców. Myślę, że na pewno by kibice po tej pierwszej naszej bramce jeszcze nas bardziej podnieśli na duchu. No i szkoda, że mi się nie udało bramki strzelić przy kibicach, bo tak to bym zaaranżował radość do kibiców, a tak to nie miałem do kogo się cieszyć. Ale myślę, że taki czas przyjdzie, że będziemy jeszcze wiele bramek strzelać przy kibicach i będziemy im dawać wiele radości. Super. Przed wami trudny mecz z Wisłą Kraków. Wisła, wiemy, wygrała 6-0 ze Stalą Mielec, ale myślę, że to nie podcinę wam skrzydeł przed tym najbliższym ligowym meczem i zawalczymy o 3 punkty. Nie, będziemy pracowali przez cały tydzień tak, jak pracujemy. Naprawdę, robimy dobrą robotę. Na ten mecz też byliśmy dobrze przygotowani. Coś nie zadziałało, zabrakło trochę szczęścia, trochę koncentracji, ale myślę, że spokojnie podejdziemy do meczu z Wisłą i zagramy na 100%, tak jak zawsze, i postaramy się zdobyć 3 punkty. Super, dzięki. Tomi Cafe, oficjalny partner telewizji klubowej.